Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, z tej strony Avia i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Serca Lasu. Kolejnym odcinku z Zagadek, szósty chyba bodajże teraz będzie odcineczek. Lecimy dalej ratować naszą księżniczkę, zwyciężyć Ali, która nam chce odebrać nagrodę i odszukać tatuśka, który prawdopodobnie jest bohaterem albo złą postacią, ale bardziej bohaterem po tym, co usłyszeliśmy i przekonać się, czy szczur... ten taki ratus jest rzeczywiście tak bardzo zły, jak go opisali. Możemy wejść do domu. Czy w domu mamy jakieś rzeczy? Nie. Opuszczone miasteczko, jedynie tam jest jakaś rzecz. Czy tutaj ja znalazłam lalkę? Chyba... O, nie znalazłam, patrzcie, ale... Ale gapowa. Wszędzie tam raczej chyba już lalki poznajdowałam, tak mi się wydaje, więc możemy lecieć do góry. A, i teraz jest tak. Instrukcja. Podążaj zgodnie z mapą, by znaleźć kota. Kiedy się zatrzymasz, wybierz znak zapytania, by szukać wskazówek dotyczącego tego, w którym kierunku mógł pójść kot. Okej. Okay. Łapka. Rybka. Włóczka. Ja nie widzę włóczki, moi drodzy. A tu jest. Aha, czyli to działa na takiej zasadzie. Znowu to samo widzę. Okej. Okay. Czyli mapa była chyba nam tylko potrzebna do tego, żebyśmy wiedzieli, jak idziemy sobie, a nie to, żebym tam zerkała i tam jest coś napisane, bo nawet sobie, szczerze mówiąc, nie przyjrzałam się jej bardzo. Włóczkę znalazłam, łapę znalazłam i rybę też. Dobra, lecimy dalej. Tu jeden, tu włóczka i została łapa. I jesteśmy po drugiej stronie mostu. Zapewne już nie jestem w stanie wrócić. Okej, okay, widzę, że Ali się bije z kotem. A po co ja mam jej pomagać? Ona mi pomóc nie chciała. Halo. Co to ma być? Ja mam jej teraz pomagać. No super zabawa. To będzie bardziej tu, a ten gdzie tu. Zobaczycie, że my jeszcze będziemy z Ali. It appears that I have to thank you. Again. I only saw the cat, so it must mean that they've taken the princess upstream. I guess I'll see you on the finish line. I want to give you something as a thank you. These are my lucky gloves. I'm sure they'll bring you luck as well. Nie brałabym od niej niczego na pewno. W szczególności jakiś rękawiczek. Czy to pilotka, nie dam rady jej sięgnąć. Czekajcie, ogólnie chciałam... O, już się muzyczka teraz zrobiła. Chciałam tutaj zerknąć. No tak, oczywiście już nie możemy się wrócić. Klej. Nie mogę tego otworzyć. Może w rękawiczkach? Nie. Albo nożem. Nożem mogę otworzyć. A po co on nam był? Po coś był, ale nie mam szmatki na razie właśnie. To jest szmatka, żebym mogła sobie sięgnąć po niego. No tutaj nam wygląda, że brakuje jakichś piór. Powierzchnia drewna jest zbyt śliska. Aha, dobra. Nie, jednak nie aha. Lalka. Oj, powiem wam, że tutaj się ciężko zaczął robić. Na szczęście gra jest wciąż ciekła. A, patrzcie, weźmiemy sobie, zamoczymy w rękawiczkach. Lepkie rękawiczki, więc teraz lepkimi rękawiczkami się ty będziemy wspinać. A dobra. Na tej zasadzie to, że ja muszę omijać po prostu jakieś rzeczy. Ale dziwnie idziesz. No. Dawaj, chłopie.
z takiej odległości raczej byś nie chciał zejść, znaczy spaść. Zejść to może i byś chciał, ale spaść raczej nie. O! Meta? Meta. Biedny ptasek z jajeckami. Nowego zaklęcia. No, użyj sobie nowego zaklęcia i co ci to da? W garczku jadą. Ale kto z nią jest? No, Ratus. To biuro wygląda inaczej. Czyżby było magiczne? Zapewne tak. A, pióra muszę poznajdywać. Piórko. No dajże mi to pióro. Lecimy ze wszystkimi piórami, które się tylko da zna. O, tutaj też coś mogę przesunąć. Czerwone pióro. Tutaj raczej dziwnie wygląda, jakaś taka wstążka bardziej. Tu jest pióro jeszcze jedno. Nawet nas nie ustawia, bo jeszcze cztery nam są potrzebne. Tu jest do przesunięcia. To jest pawie pióro. Nie wiem, co na takiej wysokości będzie robiło pawie pióro. Tutaj pawie raczej nie podejrzewam, żeby były w jakichś większych ilościach. Okej. I tutaj się robi już problem. W ogóle znowu są malinki. Czemu wszędzie są malinki? Ja tego nie rozumiem. Czy to było jakieś coś, co mi było przekazane, że takie malinki będą i ja powinnam na nie jakoś zwracać uwagę, czy co? Ja totalnie nie widzę kolejnych piór. One są pewnie jakoś na widoku i wy już je dawno zauważyliście, a ja jestem ślepa totalnie. A, tu jest jedno pióro. No tak, mówiłam, że jestem ślepa i są na widoku. Tak, mówiłam. Chyba słyszeliście. To jeszcze raz podkreślę. I tu jest drugie pióro. Jezus. Białe pióro. No, no wygląda inaczej, ale co, jak ja mam ci to zdjąć? A, w ogóle to jest laleczka. Lalek już mam dosyć sporo. I to jest dziupla jeszcze. O, tu jest jeszcze jedno piórko. Dobra, zejdźmy na dół. Potrzebowałam dwóch piór na razie. Jedno i drugie. Ło, mysz się napełnia. Mamy, co to jest? Księżyc. A tego nadal nie ten. Tego nadal nie sięgnęłam. Okej, czy tu jest jeszcze nadal coś, co nie sięgnęłam? Ale ta muzyczka mnie zdeczka denerwuje, wiecie, jak mam być szczera. Czy chcesz półksiężyc? Nie. Nie jest ci to po drodze. Nie, zaklęcie nie podpowiedzi, mapa. Na szczycie drzewa coś mogę zrobić jeszcze. O, tu jest coś do sięgnięcia. Dobra, to mi się może przydać. Medalion? Mogę zaczepić haczyk. Dobra, półksiężyc pójdzie jako haczyk. I mamy to. I teraz tak. Nie na górę. Nie na górę. Tu. To i sobie to sięgniemy. I co mamy? Pilotka. A, będziemy ujeżdżać ptaka? Warto było spróbować. No warto było, warto. Nie powiem, że nie. Nadal coś u góry mogę zrobić. O, mogę sobie pogadać. Max, didn't I just bring you home? You didn't happen to see my cap down there. I can't fly without it. I will take you anywhere you want, if you just find my cap. A, masz. Here, before we go, take this. If you ever need me, just use it. Cześć, gnieciu. Jeszcze zobaczę, czy tutaj wiecie, co lalki nie było. Chyba ją zebrałam ogólnie. Więc czas lecieć, ale patrzcie, jaki teraz już zciszony. Skakujemy. Nie. Mam nadzieję, że ptaszka nie uderzyliście. Kryj się! Tak, zdążyłem. Oczywiście klucze zajumał.
Dobra, kryje się powód do... Powrót do czego? Dowiedz się, dlaczego bobry budują tamę. A, czyli ty już wiesz, że bobry budują tamę. Fajnie. Potrzebuję tutaj jeszcze jednego pieńka, który jest tutaj. Ogólnie monetę sobie też nie zbiorę. Tu jest jakiś plecak. A, tu jest, widzę, że plecak jednego ze szczurów. A będę potrzebował klucza. Klucz szczura. Potrzebujesz to i masz, proszę, ja cię bardzo. I kreda. Okej. Okay. Dobra, zostały nam na pewno pieńki. Instrukcja. Wybieraj właściwe plastry, aby dostać się na drugą stronę. Jeżeli wybierz źle, będzie trzeba zacząć od nowa. Okej, okay, no to to jest łatwe. Nie mam czasu na chodzenie w koło. Aha, czyli ty już mnie zmuszasz do tego, żebym przeszła dalej. O nie, no chciałam to nacisnąć. Okej. Okay. To może tak. O ja cię, Maryno. A. Tak, mamy to. No i nie mówcie mi, że nie mogę się już wrócić. Nie, no mogę się jeszcze wrócić, chociaż tyle. Cześć, Bobrze, opowiedz mi o sobie. A human in our village? Have you lost your path, little one? Why are we building the dam? Well, because our goddess told us so. We can't argue with her commands. If you have any questions, you can ask her. But not just anyone can enter the shrine. You will need a permission from the high priest first. He lives in that house over there. If you manage to enter the cave, look around for a goddess idol. I lost it there a while ago, now I can't get it. Okej, okay. Teraz mi się wydaje, że boginią jest mysza, czyli ta księżniczka jednak spiskuje. Tak mi się teraz zaczęło wydawać, wiecie? Bez skutki tego nie otworzę. Wydaje mi się, że jednak właśnie ona będzie coś spiskować tutaj przeciwko nam. I ona jest boginią i ona z tym ratusem sobie się umówiła. I ten ratus ją zabrał do bobrów i bobry uznał ją za boginię. Ona kazała im zbudować tamę i teraz po prostu miała po prostu. I wiecie, jako uratowanie, że ona jest wybawczynią całego królestwa, no to stwierdziła, że pójdzie do bobrów i im rozkaże, żeby tej tamy nie budowali. No ale żeby zobaczyła ją inna osoba, no to zaczęła panikować i udawać, że jest jakoś wielce poszkodowana, ją teraz ukrali. Taka jest moja teoria na ten moment. Zielona buteleczka, ogólnie zmiennokształtna, widzę. Metalowe kraty, zielona buteleczka, koło zębate. Moździerz, olejka, szczypce, siekiera, żołądź, torba, łom, koło, piła. Motyka to jest. Moździerz. Siekiera. Koło. Szczypce chyba też były, olejarka, tutaj jest koło zębate, to będzie koło zębate, metalowe kraty, tu są, żołądź, tu jest, torebka tu, piła, to jest piła i łom, nie chcę wrócić, chcę jeszcze łom znaleźć, tu jest łom. I dostaliśmy w zamian za to tryb zamka, okej? Okay? To... A nie, to jeszcze nie jest nam taki potrzebny. Dobra, teraz musimy lecieć tutaj i zobaczymy, co nam zostało. No i ewidentnie potrzebujemy tu jeszcze do zamka rzeczy. Nie, to jest to samo. If you manage to enter the cave, look around for a goddess idol. I lost it there a while ago, now I can't get it. Dobra, rozejrzę się. Okolice świątyni. A, czyli mogę jeszcze iść sobie dalej. To jest jakiś czar w ogóle. No. Tam jest jeszcze dalej przejście. Monetka. Wioska bobrów. Tutaj będzie pewnie jakaś zagadka do rozwiązania, jak tylko nam się uda ogarnąć. To, co to jest? Otwieracz do puszek. Jeszcze raz widzę otwieracz do puszek.
kluczyk, którego nam oczywiście brakuje. Ale tu mamy puszkę i w puszce pewnie będzie jakiś kluczyk albo jakieś koło zębate. A nie, otwieracz do wina. I jakaś jeszcze jedna korbka. Tu jest dom. O, o, o. Tu coś jeszcze mogę zrobić. Tu jest runa ogólnie. A tu może ptasim piórem nie zmarzę, nie zmarzę. Kreda. Muszę to jakoś inaczej przemyśleć. Bo co tutaj jest? Obawiam się, że nie zapamiętam tych symboli. Lepiej, jeśli je zanotuję. Dobra, to potrzebuję kartki i kredy. W takim wypadku. Albo jakieś szmatki, czegokolwiek. Okej, tam widzę, że Ali sobie hopsa. A my się nie spieszymy. Powoli. Diamencik! O ci panie. Tutaj brakuje nam... to jest, czy to bogini bobru, brakuje kwiatka w jej wianku. Dobra, przedmiot kolekcjonerski musi być. Ale się teraz zrobił duży zagadek, jest za wysoko. Może otwieraczem do puszek przetnij? A dobra. Okej, okay, mamy szczypce? Szczypce mamy. Jeszcze nie wiem po co, ale niech będą szczypce. Ty jest... dużo kołów zębatych, których chyba nie posiadamy jeszcze. Nie, a niektórych części maszyny bez nich nie zadziała. A zapominam się przyglądać tutaj dookoła, czasem nie ma jakichś rzeczy. Bo później się okazuje, że są, a ja nie jestem, ich nie zauważyłam i mi czegoś brakuje. Dobra, to jest... Prowadzi na górę, tylko jak nim sterować. Okej, czyli to jak będziemy chcieli dalej przejść. I tutaj mam do zrobienia rzecz i w okolicach świątyni. W ogóle tu jest jeszcze lokalizacja. A nie. Tu byliśmy. Dobra. Tutaj szczerze mówiąc... A, tu jest jeszcze coś. Dobra, tu mogliśmy sobie jeszcze to zebrać. I teraz tak, coś jest tutaj pogrzebano. No to może byśmy sobie tą korbką, szczypce, kryształ? Kryształ wodny? Kryształ wodny. Nie, na razie tutaj nie widzę niczego, co by miało jakieś ręce i nogi. Dobra, jeżeli chodzi o środkowe koło, to nie. To jednak nie tutaj. Wróćmy się tutaj do tych okolic. Tu mieliśmy klucza, a tu w ogóle zapomniałam zajrzeć. Instrukcja. Zbierz przedmioty ukryte za elementami obrazu, aby odkryć historię. Okej. Czy muszę szukać po prostu drewienek? Tak. Tu jest jeszcze drewienko. The beavers were always a people of faith, from ancient times believing in many spirits and gods. Until one season, a goddess of Manala showed herself to the tribe of the Top River and gave them knowledge of how to make a dam, which could stand on water. No trochę mi to psuje moją teorię, ale jak sobie popatrzycie na jej twarz, to trochę do myszy podobna, co nie? Tylko ogona, może się tamta się mysz przebiera. Tu jest jeszcze jedna. Aż się zamyśliłam, wiecie? Ever since their first dam, the beavers made shrines and statues for the guardian goddess and forgot about all the other spirits. Minala soon after left the tribe, returning to her home somewhere in the treetops of the forest, from where she could look down on her people. Okej, okay, no wróciła i co dalej? A teraz jakieś drzewka? Nie drzewka, nie wiem, co to jest nawet. Tu jest jeszcze jedno. One day, however, it was said that she came back, made her way into the shrine built for her, and ordered the beavers to listen to the rats, to obey them as an honorable superior race, and build a dam
which will block all the water and cause drought across the land. A to zła bogini. Nadal uważam, znaczy może chcę uważać trochę, że całą tą naszą boginią jest mysz. Tylko, że się pomyliły tamte te bobry, bo są ślepe. No powiedzmy, że bobry jest ślepe. Dobra, środkowe koło i tutaj dwa po bokach. Odblokowane wejście. Dobra, zobaczymy sobie dom kapłana jeszcze. Czy to nie jest nasz tatuś? It is unusual to see one of your kind in this village. You must really be desperate to come to me for help. The goddess descended into her shrine a few months ago, and since then, beavers have been working on creating a sturdy dam. To enter the temple, you must show balance with the elements. Solve the task before you, and you shall be granted passage. Okej, mam jakieś zadanko rozwiązać. Super. Korbka. Dawaj. Jak nic, to znasz ojciec, który się z nami bawi. Ty. O, kolejna część czegoś. Czysta kartka, a tutaj jest złożona kartka. A, i tu jest pokazany obrazek w naszej bogini. Tu sobie chętnie zabiorę monetkę. Tu mamy coś do ogarnięcia. To jest jakieś szkiełko. Tu się coś pichci. Nie włożę tam ręki, ale szczypcami sobie chętnie to wyjmiesz. Mamy dwa kryształki. Ulala. Ale bogaci jesteśmy. Muszę udowodnić, że jestem godzin wejść do świątyni. A nie jesteś? Bo co, bo mówi ci to jakiś kretyn? Znaczy kapłan, przepraszam. Oczywiście, że miałam na myśli kapłana. Gdzie? A, dobra, tutaj jest ta. Do spisania. Kartka i kreda. Dobra, mamy to. Ale, moi drodzy, ja bym tutaj w tym momencie skończyła. Mój głos jest już śmieszno-chrypkowaty, jak też możecie usłyszeć. Zaczynam się wahać nad moimi teoriami, bo coś mi z tą boginią nie gra. To by było za łatwe, gdyby to taka zwykła bogini przyszła. Raczej to musi być jakiś spisek pomiędzy dwoma osobami. Chyba, że jest taka też teoria, która mi się teraz nasuwa do głowy, że kapłan, czyli prawdopodobnie nasz ojciec, umówił się z tą księżniczką, żeby ona powiedziała bobrom, że jest boginią i żeby wszyscy zaczęły budować tamę, żeby była susza w królestwie, przez to, żeby zwabić Ratusa tutaj i jakoś z nim przewalczyć. Ale to jest jakaś taka... Mniej mi pasuje ta teoria. Wolę tę teorię taką, że wiecie, że Ratus jest tym złym, królewna też jest zła i tak dalej, więc... To są jakieś takie moje dwie teorie. Piszcie oczywiście swoje teorie w komentarzach i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa, pa!